Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Ori and the Blind Forest. Wreszcie doczekaliście się kolejnego epizodu, ponieważ Ori wygrało niedzielną grankietę. Grankietę, w której bawiliśmy się w dogrywkę, czyli wszyscy pretendenci obecni dostali kolejną szansę na dodatkowy odcinek, żebyście się z nią mogli bardziej zapoznać. Be careful, Ori, the ground is unstable. Czyli to coś może spaść, ale my chyba o to chodzimy, żeby spadło. W każdym razie musimy teraz iść... Ło! To nam chyba blokowało przejście tak jak chcieliśmy. Zginęło. Dobra, dziadostwo zginęło. Więc teraz idziemy na wschód. Tak jak mapka nam mówi, musimy zwiedzić te okolice teraz. Musimy dostać się tutaj daleko do tego oto miejsca. Musimy znaleźć Ginzo Tree. No i po drodze oczywiście będziemy eksplorować. Tutaj mamy... Widzicie, ile rzeczy pozostawiałem, dlatego że jeszcze nie mam odpowiednich skilli, żeby te wszystkie rzeczy tutaj odkryć. Więc chwilowo idziemy względem fabuły. Potem będziemy dalej bawić się w odkrywanie. Już na górę nie wejdziemy niestety. Pamiętam, że mam też coś jak dash. Wypadek, gdybym chciał się tutaj, proszę bardzo, pobawić. Teraz pytanie, czy jestem w stanie tam się dostać? Jestem w stanie. Świetnie. Okej, tu nie musiałem sobie tego rozbijać, bo na dobrą sprawę i tak mam. Przecież coś otworzyłem. Aha, będę mógł teraz pójść tam dalej. O, tam na górze widziałem jakiegoś... jakąś zbierajkę, że tak powiem. Dobra, ale na razie zobaczmy, co jest tutaj, z tej strony. Co mamy tutaj? Ciężko to otworzyć. Chyba tego się nie da otworzyć teraz moją siłą specjalną. Niestety nie da rady. Czyli wróciliśmy do Ori. Gry, która moim zdaniem jest jedną z najlepszych, najlepiej zrobionych gier ever. Świetna jest ta gra, naprawdę. Dobyłem znowu coś. Ciężko powiedzieć, co to jest. To chyba jest dużo expów, tak mi się wydaje. Tego nie jestem w stanie rozbić, bo widzicie, dotarłem z drugiej strony teraz do tego. Muszę po prostu wrócić z powrotem. Świetna jest ta gra, naprawdę niesamowicie nieziemska, jeśli chodzi o audiowizualne zalety, jak również... Czy mogę, nie mogę tego rozbić naprawdę? Audiowizualnie, jak również przez mechaniki. Bardzo dobrze zrobiona, bardzo dobrze oskryptowana. Naprawdę majstersztyk. Tego jeszcze nie mogę rozbijać. Pewnie któreś z tych drzewek pewnie da mi odpowiedni skill, który pozwoli mi to, że tak powiem, na nowo odkrywać. Na nowo wszystko ogarnąć. Jednak mogę tu wejść, bo przecież ja mogę skakać teraz już po ścianach. Wall jumpy już znam, więc Ori jest o tyle bardziej jakiś dziwny, dziwne jakieś kurde dymki. O wiele bardziej jest teraz mobilny. Aha. O, to, żebym teraz to rozegrał perfekcyjnie, ale tamtego gościa trzeba jeszcze ubić. Trzeba po prostu spokojniej chodzić, spokojniej skakać. Teraz go rozwalimy, proszę bardzo. Jeszcze jakieś małe dziadostwa wyskakiwały z tego tałataństwa. Chyba spadło. Wiecie co, idę po to, bo to chyba się trochę tutaj... O, właśnie, pozrzucałem. To są wszystko expy, które pozwolą mi levelować Ori bardziej. Teraz trzeba mieć jakiś... save point postawić, bo ile można bez save pointa, nie? Tam niestety się... Tam, widzicie, po lewej stronie było coś fajnego, zresztą tutaj to widać, ale nie jestem w stanie tam doskoczyć. Jeszcze chyba potrzebuję niestety więcej zabawek. Ability tree or hold to rekindle soul link. Okej, na razie nie musimy. To sobie rozbijemy oczywiście. Ło! Zobaczcie, jakie tam jest tałataństwo wielkie. I nie jestem w stanie tam teraz dojść. No ale spróbujmy to rozbić. Ło! Dobra, trzeba skakać i jednocześnie bić. O, Ori, Ori, uważaj! To dziadostwo tutaj leci dla ciebie jak dzikie. Jeps, 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 jeps! Niesamowicie satysfakcjonujące jest wszystko w tej grze, naprawdę. Nawet po prostu zwykłe poruszanie się, strzelanie, ucieczki. Jak dojdziemy się do tych challenge, to zupełnie będzie teraz już... No wtedy dopiero się okaże, jak nasze skille będą przetestowane. Pamiętam, że strasznie dużo męczyłem się z tymi tutaj wyzwaniami. Są takie trzy etapy z wyzwaniami. O! Pierwsze to chyba będzie... Pierwsze wyzwanie to chyba będzie właśnie ucieczka po drzewie, po środku drzewa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Game saved. Okej, tylko to mi nie pozwala zregenerować... No tak, to nie regeneruje mi życia. Oczywiście. Dobra, teraz pytanie brzmi, gdzie musimy iść? Skoro tam się nie mogę dostać, nie mogę... to w sumie przejście jest tylko tu w dół. To ciekawe. To teraz pytanie brzmi, co ja mam zrobić? Czy ja coś pominąłem? Bo tu niestety potrzebuję czterech
jakichś czterech elementów, ale cholera wie, o co chodzi z tymi elementami i dlaczego... O co chodzi z tym, że mają być cztery? Muszę chwilę pomyśleć, bo to wiecie. Dawno temu grałem, a teraz w sumie jeszcze tu na dole widzę jest... O! Tu na dole jeszcze coś nie odkryłem, może tam jeszcze rzucę okiem, co jest. O, widzicie, bo tutaj przeszedłem obok... Wszystko jasne, tu jest to drzewo, które pewnie da nam możliwość przechodzenia przez te niebieskie. Ano, the spirit that died here was strong and courageous. Listen to his voice, he was able to focus our light. Tak, i to jest chyba... Tak. Tu zdobędziemy nową moc, moi drodzy. You've learned Charged Flame. Use this ability, hold X to charge, then release X to detonate and damage everything in proximity. Czyli wszystko w najbliższej, w bliskiej odległości będę mógł niszczyć. Czyli ładujemy właśnie X-a, tak? Tylko to używa oczywiście... To oczywiście używa mojej energii. Bum! W ten sposób możemy zniszczyć przeszkody, które nam tutaj stoją na drodze. Oczywiście to już użyjemy tutaj tego. Okej, okay, zobaczymy, coś stąd wyjdzie. Bum! Chyba dużo expa tu było po prostu zasadzonego. Tam widzimy też... Gdzie tutaj jest schowana niebieska piłeczka, która zwiększy maksymalną liczbę mojej tej energii niebieskiej. Wybaczcie, że teraz mówię nieprofesjonalnie. Żółta i niebieska energia. Nie pamiętam teraz już, jak dokładnie się to nazywało, ale to jest chyba dobra nazwa taka. Niebieska i żółta energia. I wszyscy wiedzą, o co chodzi. Oj, chyba tędy nie wyjdę. Oj, muszę teraz wszystko tutaj zabić jeszcze raz. Jeszcze raz wszystko zabić, żeby tam się dostać. No dobra, zmierzmy się jeszcze raz z tym tałatajstwem. Też wiecie co? A może naładuję swojego tutaj. O! Chciałem sprawdzić, jak to da radę. Dostałem jeszcze dwa achievementy przy okazji. Flying Fury i Deadly coś tam. To chyba musiało być... Chyba zrobiłem dużo rzeczywiście... Dużo przeciwników. Zebrałem tyle expa, że zobaczcie, mam kolejny poziom. Żeby było ciekawiej. No to zaraz zrobimy, moi drodzy, kolejny checkpointcik. Ale tutaj dochodzimy do... To wygląda jak jaja jakiegoś... To chyba trzeba zrzucić. Wygląda jak jaja jakiegoś... Paszkwila paskudnego. Jakiegoś pająka. Coś w tym stylu. Dobra, spróbujmy zatem wskoczyć tu na górę. Zobaczcie, co się stanie. O! Pajączki! Strzelają we mnie. Okej. Okay. Press X to open the door. Okej. Okay. Aha. Widzicie, żeby przejść tutaj... Potrzebuję... No już wiem, co to znaczyło. Potrzebuję czterech energii. Niestety mam tylko jedną, a maksymalnie mam dwie, więc to się nie uda. No to na razie tutaj też nie jestem w stanie nic wielkiego zrobić, czyli muszę się udać w dół w takim wypadku, tylko uważając, co tu się dzieje. Ajajaj! O kurde! No to nie było inteligentne, to była lama! Nie zauważyłem, że tam się spada i się zabije. Zobaczcie, teraz muszę wszystko od nowa, jeśli chodzi o to zadanie, ale tutaj zrobię znowu... Bum! Bum! Takie zniszczenia po raz kolejny zrobiłem, żeby znowu się tutaj dostać. Znowu mam kolejny... Zobaczcie, kolejny raz jestem w samym miejscu, więc spokojnie, tu wszystko jest po staremu. Tam na górę nie musimy się wspinać, bo wiemy, że nie przejdziemy. Tutaj trzeba coś to zrzucić. Trzeba postawić w końcu... Trzeba postawić nasz checkpoint mobilny. I teraz, moi drodzy, możemy znowu zainwestować w kolejny skill. Więc co my tutaj chcemy? Charged Flame Burn. Improves the radius and damage of the charged flame. No to jest to coś, co już mamy. A to jest Life Pickups will restore twice as much lives. I to chyba jest całkiem niezłe. Tutaj mamy Generating a Soulling restores one life cell. Czyli wszystko teraz jest związane z regeneracją zdrowia. Okej. Okay. Jak najbardziej jestem za tym, żeby teraz sobie dwa razy więcej życia regenerować poprzez stawianie tego. Poprzez stawianie, tak? Niestety na razie nie możemy tu postawić nic kolejnego. No dobra. To znowu trzeba się udać tu na dół. Tylko tym razem może rzeczywiście nie spadać. A jak spadać, to może... Nie w ten sposób, Stanisław. Nie w ten sposób. Czekajcie, bo tu jest jakieś... Tu chyba jest przejście... Kurde! Interesujące. Czy ja jestem w stanie... No nie jestem w stanie dostać się tam na prawo. Tutaj jak pójdę na górę, to też nie ma przejścia. Znowu ten dziadyga. Ale zdobyłem trochę expa. Tu nie mogę przejść.
Mogę na to wskoczyć? Ja na to mogłem wskoczyć! O kurde, myślałem, że ja tego nie mogę dotykać! Dlatego miałem problemy z... Aha, tu nie mam już energii, żeby to rozbić. A, i tu jest potrzebna energia, żeby to zrzucić. I jak to zrzucę, to prawdopodobnie dopiero będę mógł pójść tam w dół. Rozumiem. Dobra. Tutaj mamy kolejną, widzicie, dobaweczkę. Dobra, Soul Link is ready. Tam na górę nie wejdę, ale zobaczcie, że tam teoretycznie można by się poświęcić i coś zebrać, nie? A nie, dobra, już widzę, że tam ja potrzebuję dodatkowego skilla. Nie będę wam zdradzał, jakiego skilla. Ci, którzy nie znają gry. Nie będę im spoilował. Bo przypominam, że ja tę grę już kiedyś grałem. Okej, zrzuciliśmy teraz coś. Dobra, tam na dół możemy zejść, ale jeszcze trzeba zniszczyć to. Proszę bardzo, i zobaczymy, co jest tutaj. Okej, to możemy przejść. To może być ciekawe, to chyba jednak... Obawiam się, że to będzie dość duże ryzyko, tam znowu widziałem life cell. A, i tu jest life cell. To będzie duże ryzyko, ponieważ nie mam podwójnych skoków jeszcze, tak? Więc żeby to zdobyć, naprawdę trzeba by się postarać. Trzeba będzie jakoś skoczyć stąd! Oj, czekajcie. O, coś w tym stylu! Oj, dobra, dostałem raz, ale to tylko raz. Mogę to przeżyć. Proszę bardzo! Dodatkowy life cell! Mam więcej teraz, moi drodzy, życia. Chociaż wolałbym mieć więcej energii. Mam tylko dwa ładunki energetyczne. To jest mało. Sobie rozbijemy tutaj coś. Uhuu! Pięknie. Dobra, jest okej. Tutaj mamy wszystko zaliczone. Dobra, doskoczyłem. No, life cell tam widzę. Natomiast tutaj... Oj. Dobrze. Jeszcze zniszczymy tego dziada. Jeszcze raz i zdobędziemy trochę expów. Tu mamy postawiony soul link, więc możemy go po raz kolejny użyć. Gra zapisana, jak my tutaj znowu zginiemy i nas próbuje coś zabić, to i tak przeżyjemy. O, teraz mamy tutaj przejście. Uhu, pudło! Pudło, paskudny pająku. Haha! Zdobyliśmy też life cell. Okej. Okay. Dobra, jest! Jest energetyczna kulka! Tak! Energy cell numer 3! I przy okazji od razu nam się wszystko regeneruje, jak widzicie. Od razu mamy 3. Bardzo ładnie. Okej. Okay. Zobaczmy! 3, czyli jeszcze jeden musimy zdobyć, żeby pootwierać te wszystkie przejścia, które są zablokowane czwóreczkami. Tak. No dobra, no to idźmy dalej w takim wypadku, tylko nie zabijmy się. Może sobie postawimy tutaj jeszcze jeden... So, okej, okay, unsafe zone. A masz ty, pająku. Dobra, pająk pokonany. Wszystkie zabawy to mi... Ja bardzo lubię zabawy cząsteczkami, jak tu rzeczywiście cząsteczki są, czyli partikle tak zwane. Jak są ładnie zaprogramowane. I to wszystko ładnie wygląda. Ej, nie spadaj mi expie do wody. Chyba woda mnie zabija całkowicie? Tu coś wydaje mi się, że jest, nie? Tutaj coś siedzi. Tego tu nie widać, ale tutaj chyba są jakieś expie, tylko nie jestem w stanie tam wskoczyć, ponieważ nie mam podwójnych skoków jeszcze. No właśnie, teraz nie wiem, czy... Tak, woda zadaje mi obrażenia, nie zabija mi od razu. No to jest ten plus. Trzeba postawić. W każdym wypadku. Zbieramy. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Pudło. Aj. Dobra, jesteś... Kurde, no dobrze. No przynajmniej przeżyłem, tak? Dobra, wypad. Przepraszam, wypad. Wypad z bazy. Ciebie też zaraz zniszczymy. Paskudny pająku. Okej, to nas rzuca do góry, więc możemy skoczyć o wiele wyżej. Trochę jeszcze expów przy okazji. Uhu! Paskuda jakaś. O! Aha, ja chciałem to zbierać, a to przecież niebezpieczne. Dobra, pizg! Jest tu przejście jakieś? Kurde, widzicie, life cell tu jest. Myślałem, że tu jest jakieś przejście. Ale ono jest gdzieś ukryte. Widzicie tu? Tu widać po tej mapce, że można by tu jeszcze wracać i z dodatkowymi skillami odkrywać kolejne sekwencje, więc to mi się bardzo podoba. Te plansze są tak zaprojektowane, że nawet jak będziemy kiedyś szli po raz kolejny przez nie, to teoretycznie nawet powinniśmy, jeżeli chcemy maksować tę grę. Musimy otworzyć sobie to przejście jakoś. Bardzo ładna gra. Kurczę, ale ja się widzicie, bo teraz ja już nie jestem w stanie aż tak się zachwycać nią, ponieważ, kurde, już w nią grałem, już ją przeszedłem całą nawet. Ale za pierwszym razem to było takie wow. Ta gra jest naprawdę świetna, cudna, graficznie perfekcyjna. Wszyscy twórcy powinni się uczyć. I czekam na kolejną grę tych twórców. W sumie
Bardzo podobnie też było z Child of Light. To też była całkiem niezła rozgrywka, niezła gierka. Nie na, na takim poziomie, jakim jest Ori, ale też bardzo fajna gra. Nie wiem, czy graliście w Child of Light. To chyba było w ogóle zrobione przez jakieś studio Ubisoftowe, które zajmuje się indykami. A widzicie, wiedziałem, że tutaj coś jest. Tylko teraz pytanie, czy my znamy ruch, czy my znamy ruch w dół? Powiedzcie mi, czy ja już poznałem tą postacią takie uderzenie w dół? Bo jeśli nie, a najwyraźniej nie, to nie mogę tutaj zrobić takiego uderzenia w dół, bo ona może sami... Jakimś cudem jestem w stanie na pewno to zrobić. Tylko nie wiem, chyba nie teraz. Tylko trzeba pamiętać, że można takie rzeczy zrobić. Taki młot w dół! Tak jakbym po prostu przypierdzielił z całej siły, wiecie, w dół. Uhu! Aj, trochę oberwałem, no ale trudno. Taki cios pionowy. Dobra. Powiem szczerze, tu już trzeba postawić Soul Linka, bo nie wiadomo, co nas dalej czeka. Jeszcze nie mamy tyle expa, żeby móc sobie zrobić upgrade swojej postaci, ale... Wow, jakie to odporne, zobaczcie. Wow. Wow, jakiś magmowy typek. Który strzela magmą do tego jeszcze. I ta magma wybucha. Nie pamiętałem tego typka. No ale to wiecie, im dalej w grę, tym nie będę pamiętał, no bo oczywiście to było dawno temu. Dobra. Rozpierdziel. Nie ma to tamto. Jeszcze coś mnie trafiło. Skubaństwo. Ale będzie, można tutaj, to bardzo łatwo można sobie nagrindować trochę tych expów, no ale bez przesady. Tak, czy ja muszę tutaj spowodować, żeby on wszedł na ten... Czy on tutaj skoczy, czy on tutaj nie skoczy? To jest dobre pytanie. Chyba trzeba go też uderzyć z mocniejszego. Nie do końca to się udało. O! Dobra, tutaj jest na razie spokój. Zginął? Bardzo dobrze. No właśnie, Life Cell. Widzicie? Kolejna kulka z życiem. Niestety nie mogę do niego pójść, ponieważ nie znam specjalnego ruchu. A to jest co? Mi się wydaje, że zaraz poznamy ten ruch, który przybija do ziemi, bo najwyraźniej, jak widzicie... Kurde, tu potrzebuję jeszcze double jumpa chyba. Albo może uda się z tym... Mam jeszcze coś takiego, jak tutaj widzicie. Wow! O, dziadostwo! Tak, to jest ten taki... Taki byczek, co się rozpędza i atakuje. Muszę być istotny tutaj, wydaje mi się. Czy to mnie zabiło? Serio? Miałem tak mało życia? Okej, to teraz to przyspieszę, no bez przesady. No dobra, dla tego gościa trzeba uważać. Tego Zenona. On chyba tutaj jest dość istotną personą, tak mi się wydaje, albo i nie. Czy on był istotny, czy on nie był istotny dla przejścia dalej? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że jego rozwalanie ścian ma jakąś właściwość dość istotną. Bardzo ładnie. Zobaczcie! Wow, co to jest? Wow! Co? Zapomniałem o czymś takim. Co to jest za paskudztwo? Nie mogę tu przejść, znowu coś mnie blokuje. Wow, ale potężne. W ogóle zobaczcie, że po lewej cały czas na górze mam taką ikonkę jakiegoś fragmentu. Jeszcze go nie zebrałem. Wow! Niech to szlak. Jak to we mnie trafia, to naprawdę jest problem. Jeszcze raz to samo, okej. O, widzicie? I teraz ten koleś poleciał na dół. Ha! To było mądre. Zobaczcie. Jest! Jest life cell. Proszę bardzo. Zdobyłem życie, bo teraz się trochę wyszpaniochowałem i stwierdziłem, że na pewno ten koleś jak spadnie tutaj, to rozwali. I rzeczywiście rozwalił, także widzicie. Tak naprawdę z tych moich dwóch śmierci wyszło dużo dobrego. Tak jestem ciekawy, czy on może się na tyle rozpędzać. On jest zielony, to jest zielone. Więc może on na tyle może się tutaj rozpędzić, zrobię sobie zapis, że może on jest w stanie tam trafić. Tylko pytanie... Czy jesteś w stanie tam skoczyć? Nie, nie skoczył, żeby było ciekawie. Jeszcze dużo expa dostaje za jego zabójstwo. Tam się już, zobaczcie, w ogóle zresetowało. No nie, no chyba... Może się da. A widzicie, ile to mi obrażeń zadaje? Nie chcę tego zapisywać, bo mi znowu... Dobra, niech mnie zabije teraz jeszcze raz, bo sobie już grę zapisałem, więc spoko, tutaj. Nie mam zamiaru się znowu z nim męczyć. Okej, okay. Bardzo... Wow! O, proszę, ten tam strzelił i zabił wszystko. Nie strzelaj we mnie, ty dziadygo. Nie jestem w stanie go drasnąć, zobaczcie. Nawet nie jestem w stanie go drasnąć. Wow! Ale paskudztwo.
Czerwone paskudztwo. Dobra, tu jest kolejny typ. Dobrze. Dawaj mi ekspy. A, pójdę to na... O, uciekły. Dobra, dobra, nie będę ryzykował. Ua! Mocno stałem znowu. Ale widzicie, muszę zmusić tego gościa, żeby tutaj skoczył. Jakimś cudem muszę go zmusić, żeby doleciał tutaj i zniszczył to. Jak tego dokonać? Huh, przeskoczyłem go, on tam cały czas, widzicie, sra tymi ekspami, ale... Do widzenia. O, i tu już nie mogę! A interesujące. No to będę mógł nieźle kajtować. Tak właśnie musi rozbić. Oj, poleciał w drugą stronę, to interesujące. Czemu tam poleciałeś, chłopcze? O, i rozbił się o to, co trzeba. To ciekawe. Nie wiem, dlaczego tak to się rozegrało. Ło! Czy ja w ogóle idę w dobrym kierunku? Wiecie, to jest dla mnie pytanie główne. Czy ja w ogóle dobrze, że tu jestem? Czas zapisać grę w takim wypadku. Bo nie mam pojęcia, czy dobrze, że tu idę. Hollow Grove. W ogóle mam iść... Zobaczcie, w ogóle mam w zupełnie innym kierunku iść, więc ja chyba się zapędziłem. Powiem szczerze, chyba nie w tym kierunku, w którym powinienem teraz iść. Powinienem tak naprawdę iść cały czas tu w prawo, bo tu jest niebezpiecznie. Dobra, wiecie co? To ja robię w takim wypadku rzeczywiście zawrót. Chociaż teraz, jak już tu doszedłem, to chcę zobaczyć, co jest dalej. Ale, o, widzicie? Dobra, chciałem to zobaczyć, tam jest, tam wszystko płonie. Także to nie jest chyba miejsce, w którym powinienem być. Tak coś czuję. O! I jeszcze ty! Mały draniu! O! Nie chcę szlak. Dobra, zabiły się nawzajem. Bardzo dobrze. Tu go spróbujmy też ubić, bo wiecie, teraz nie mam nawet jak... Nawet muszę teraz wrócić do swojego miejsca, nie możemy nic drasnąć i zabić. Spróbuję go zabić teoretycznie w ten sposób. Ja to zrobię na szybko, bo to już znacie te tereny. Okej, to teraz zobaczymy, czy możemy zejść tutaj, bo tu mi się wydawało, że właśnie, widzicie? Jest kolejny dziwny fragment. No i teraz pytanie brzmi, aha, Mapstone Fragment, return this to a Mapstone to unlock a new area map. To na pewno wiedziałem już w poprzednim odcinku, jak grałem, tylko po prostu o tym zapomniałem. Ale dlaczego nie pozwolisz mi tu wejść? Kurde, on jest chyba kryty gdzieś... Wydaje mi się, że tutaj. Że tutaj, jak będę miał odpowiednie skille, to dojdę tutaj, bo na razie nie mogę. Ale coś mi się wydaje, że to będzie to. Wow! Dziadostwo! I ekspy, bardzo dobrze. Okej, to lecimy dalej. Nie wiem, czy uda mi się w tym odcinku dojść tam daleko. Bo nie chciałbym, żeby trwało dłużej niż tam 30 parę minut odcinek. Żeby to było całkiem przyjemne do oglądania. Teraz tak. Czy tu mogę pójść na dół? Mogę. Mogę też wejść tu na górę. Teoretycznie, widzicie, jest kilka dróg. Wydaje mi się, że tutaj... A, widzicie, tutaj jest Thornfall Swamp. To jest Mount Horu. Horu. Jestem ciekaw, czy Horu to jest jakaś nazwa własna. Czy ona coś oznacza? O! Widzicie tego ziomeczka z przodu, takiego czarnego, podobnego do pająka? Pamiętajcie, jak on wyglądał, bo to się przyda później. Dobra! Nara tam! Się będę zastanawiał. Ło! Czy w ogóle dobrze idziemy? Dobrze! Dobrze, dojdziemy do tego miejsca. Ale tam jest, dobra, Stone Fragment. Pozwólcie, że cofnę się do Stone Fragmentu. Tutaj zniszczymy tego gościa. Oj, który we mnie całkiem... O, jak mocno naparza! I to za 2 damage. Ale mamy za to, zobaczcie, dodatkowy skill, ability point. A tymczasem możemy włożyć Stone Fragment i to chyba nam odkrywa mapkę. Tak, zobaczcie. Tutaj już to wygląda jak miejsce z bossem albo coś w tym stylu. Już nie pamiętam nawet. Mamy kolejną część mapki poodkrywaną. Aha, dobra, widzę to. Bum! I dużo expa. Musimy dojść teraz do naszego... Możemy postawić sobie znowu Soul Link i... zdobyć coś fajnego. Tutaj znowu możemy... Dostaniemy się tam. Chyba nie mam odpowiednich skill. Tu mi się double jump przyda, żeby to zdobyć. Widzicie? Czyli są takie miejsca. Tak jak to. Że po prostu... Musimy pamiętać, że takie rzeczy tutaj są. I dzięki temu... Jak będziemy kiedyś w przyszłości tu wracać... To możemy odkrywać dodatkowe rzeczy. Gra naprawdę tu bardzo mocno zachęca do... ponownej eksploracji. To na górze jeszcze widzę jedną rzecz, poczekajcie. No to, że tego gościa pokonaliśmy, to jedno. Postawimy sobie tutaj checkpoint, zrobimy sobie upgrade. Creating a soul link restores one life cell. To spoko, a co to jest dalej tutaj? Zobaczmy, co jest tu. Most pickups will automatically be absorbed. O, automatyczna absorbacja. Absorpcja, Boże, absorbacja, Stanisław. Reduce to this... Allows the spirit flame to damage two targets at once. O! To jest dobre. Dobra, wiecie co? A co idziemy tutaj? Halves the cost of charge flame.
A? I teraz Charge Flame będzie o wiele tańszy. Tutaj Restores One Life Cell. Akurat nie muszę na to narzekać. Chyba chcę zrobić upgrade do swoich umiejętności. Widzicie tam na górze? Czy jestem w stanie na górze to do tego dojść? Oj, źle trafiłem. Zobaczmy. O, jestem w stanie. O to mi chodziło. Dzień dobry. I dużo expów. I tam na górze zobaczcie. Widzicie? Tam na górze jest bardzo dużo expów chyba. Ale już tam nie wskoczę. A już tam wymaga to o wiele więcej skilli. Bardzo mi się podobają właśnie takie gry w stylu Metroidvania, czyli mamy właśnie, eksplorujemy planszę, ale nie jesteśmy w stanie wszędzie dojść, dopóki nie uda nam się zdobyć odpowiednich umiejętności. Tak samo było chociażby w takiej grze jak Guacamelee. Tak samo... O, ty dziady. Tak samo było w Dust and Elysian Tail. Tak samo. To bardzo lubię tego typu właśnie rozgrywki, gdzie... To takie rzeczywiście jak w Metroidzie, tak? To chyba stąd się wzięła nazwa, Metroidvaniowe gry, rozgrywki. Gry na kształt Metroidvania. Bo w Metroidzie też tak było, że musieliśmy zdobywać odpowiednie skille, żeby przenosić się poprzez kolejne poziomy. Na pewno to mi jest potrzebne, żeby wspiąć się tam na górę, ale tutaj mamy... Właśnie. I to możemy teraz warpować też i do tego jeszcze tu regenerujemy sobie wszystkie nasze moce, więc to jest bardzo istotny element. A tam na górę i tak musimy pójść, bo tam będzie nasz koniec odcinka, nazwijmy to też, tak? Tam będziemy chcieli pójść i dojść do tego miejsca, gdzie mieliśmy się w ogóle dostać. Zobaczymy, co to jest ten, co się nazywało jakoś Goru Giru, jakoś tak chyba. Kurde, muszę sobie przypomnieć. Ginzo, to nie trafiłem, Ginzo Tree. Tak to się nazywa ładnie. Dobra, o to tu chodziło. Jeszcze jakiś, kurde, robol. Robal nawet bardziej, bo robol to się z robotnikiem kojarzy. While Ori brought light and hope to the forest. Ta gra jest piękna, naprawdę. Others gave in, embraced darkness and fear. Widzicie tę postać? Zobaczcie. To jest ten pajączek, o którym mówiłem, żebyście zwrócili uwagę na niego. A Gumon from the Forlorn Ruins. We must follow his steps. We must get what he stole. Water vein. Regain the water vein. Czyli to jest żyła wodna. Musimy ją odzyskać, bo jakiś taki pajęczak ją ukradł stąd. Musimy ją odzyskać. Możemy też posłuchać Saina. Without the water vein, the Ginzo Tree is closed shut. Ginzo Tree. To jest ten nasz challenge. To jest to miejsce z challenge'em. Ginzo Tree się nazywa. Dobrze, moi drodzy. A zatem, będziemy grać oczywiście dalej, jak tylko będziecie wybierać Ori na serię. No nie na serię wiodącą, bo nas... Znaczy, no nie, no oczywiście też, bo... Właśnie, miałem też powiedzieć taką ciekawostkę. Ori and the Blind Forest jest tą grą, która przy każdej dotychczasowej grelekcji, w której jest, zajmuje drugie miejsce. Zawsze drugie miejsce, jest mistrzem drugiego miejsca. Może kiedyś przyjdzie czas, że Ori będzie miało pierwsze miejsce i będziemy mogli grać dalej w tę magiczną grę. Hej, zostaw to! Zostaw ten Water Vein! Oddaj go! Ty, dziadu mały. Więc taka ciekawostka, gdybyście chcieli się dowiedzieć czegoś fajnego na temat samej serii z Ori and the Blind Forest. Aha, to chyba do czegoś innego służy. Bo nawet wiem do czego. Ale nie będę oczywiście wam zdradzał, bo to nie o to chodzi. Tutaj coś jest zamkniętego. Dobra, bo zaraz znowu mi zejdzie trochę czasu na eksplorację tutaj, a ja tak naprawdę chcę skończyć. Więc jak wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Pamiętajcie, że możecie głosować przede wszystkim... Ała! Przede wszystkim w niedzielnych grankietach też, jak robię dogrywkę, ale przede wszystkim w grelekcjach. W grelekcjach! Tutaj powinienem postać tutaj, to coś powinno we mnie strzelić i to bym dostał... Byłoby przejście. A masz w łeb! Więc... tak to wygląda. Głosujcie na Oriego w grelekcjach, jeżeli chcecie zobaczyć całą, może nie pełną, ale na pewno o wiele bardziej daleko idącą serię. A tymczasem ja się z wami żegnam, dziękuję wam pięknie za to, że byliście razem ze mną. Jak będę wrzucał Oriego w niedzielne grankiety, to też zapraszam was do, oczywiście, do głosowania, jeżeli byście chcieli wiedzieć więcej, zobaczyć więcej. Wielka piona ode mnie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już niebawem. Trzymajcie się, cześć!